Jestem w tej chwili w parku strojowym w Borżomi. Właśnie tutaj w połowie XIX wieku rozpoczęto korzystanie z tych ujęć wody pitnej Borżomi. Tam dalej pojawiają się także kąpiele w wodzie siarkowej. To się stało uzdrowiskiem, do którego zaczęli przyjeżdżać ludzie z różnych regionów Imperium Rosyjskiego. Ono jest popularne do dzisiaj. Do dzisiaj jest tutaj wielu turystów, wiele rodzin z dziećmi, wiele atrakcji dla tych dzieci. To było także uzdrowisko dość dobrze znane w czasach radzieckich, w latach 60. XX wieku. Dużo ludzi tutaj przyjeżdżało, żeby podratować zdrowie i zwyczajnie odpocząć, bo jest tu naprawdę pięknie. Ale dodatkowo także woda, która była pozyskiwana z miejscowych źródeł, dość szybko zaczęła być butelkowana i eksportowana do innych zakątków Imperium Rosyjskiego, a później także do innych krajów na świecie. Początek masowej produkcji i eksportu wody Borżomi to jest początek XX wieku. Już w 1913 eksport osiągnął naprawdę poważne rozmiary. Mówimy o 9 milionach butelek wody mineralnej Borżomi w ciągu roku. Pierwszą rozlewnię zbudowano w Borżomi jeszcze w 1854 roku na rozkaz Michaiła Romanowa. W 1896 otworzono pierwszą lokalną fabrykę szklanych butelek, a w 1904 rozlewnia została zautomatyzowana. Tak dzisiaj zupełnie niepozornie wygląda ujęcie wody Borżomi, które jest dostępne dla zwiedzających park zdrojowy w tym mieście. Jesteśmy teraz tuż pod Borżomi w lesie, do którego można się dostać kolejką linową w Borżomi. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Prawdopodobnie woda ze źródeł w Borżomi była znana ze swoich właściwości już około 1000 lat temu, ponieważ archeologowie na początku XX wieku znaleźli kamienne wanny i prawdopodobnie mieszkańcy tych okolic kąpali się w tych wodach mineralnych. Jednak później na wiele lat to miejsce zostało zapomniane, te źródła zostały zapomniane i zostały ponownie odkryte w roku 1829, bo właśnie tutaj, gdzie znajduje się dzisiejsze Borżomi, stacjonował pułk grenadierów z miasta Chersoń. To jest miasto w południowej części dzisiejszej Ukrainy. Ci żołnierze wybierali się właśnie w te góry, w te lasy, w których dzisiaj stoję, i oni znaleźli źródło z wodą i przynieśli tę wodę do siebie, do pułku, do dowódcy, do reszty żołnierzy, i dowódca tak bardzo zasmakował w tej wodzie, że rozkazał to źródełko oczyścić i zbudować sobie obok niego niewielki domek i banie. Niedługo później tutaj się pojawił inny pułk grenadierów, już grenadierów gruzińskich, ale już wchodzących w skład armii Imperium Rosyjskiego. Musicie wiedzieć, że ten proces przejmowania Gruzji, która była wtedy rozbita na poszczególne księstwa, zaczął się znacznie wcześniej, w 1801 roku, więc tu już istniały gruzińskie jednostki Imperium Rosyjskiego, one tu zaczęły stacjonować i ich lekarz pułkowy zaczął tę wodę z tych źródeł butelkowaną badać, butelkować, wysyłać na badania do stolicy, do Petersburga. Okazało się, że ona ma fenomenalne, ciekawe właściwości. Niedługo później, na samym początku lat 40., gubernator carski terenów gruzińskich miał chorą córkę i on wyleczył tę córkę, nie wiemy dokładnie z jakiej choroby, właśnie tą wodą z Borżomi. I na cześć tej córki zostało nazwane jedno ze źródeł, drugie zostało nazwane na cześć samego gubernatora. 10 lat później, w 1850 roku, zaczęto tworzyć park zdrojowy w tym miejscu. Kolej w Gruzji pojawiła się już za czasów carskich. W roku 1872 powstało Towarzystwo Akcyjne Gruzińskich Kolei Żelaznych. Jego akcje sprzedawane były na londyńskiej giełdzie, co przyspieszyło rozwój gruzińskiej kolei. W 1894 doprowadzono linię kolejową z miasta Chaszuri do Borżomi, co ułatwiło podróżowanie do Borżomi. Wcześniej z obecnej stolicy Gruzji do uzdrowiska trzeba było jechać konnymi zaprzęgami, co trwało około 8-9 godzin. Osobiście zwiedzanie Parku Zdrojowego w Borżomi rozpocząłem od kolejki linowej. Kolejki linowe to jest coś w Gruzji powszechnego.
ta konkretna ma to do siebie, że w całości składa się tylko z jednego wagonika, który kursuje jak wahadłowiec z jednej strony na drugą. Wyższa stacja kolejki znajduje się na wysokości 1000 metrów nad poziomem morza. Można tam zjeść coś w niewielkiej kawiarni, można także przejechać się na tak zwanym młyńskim kole, można odwiedzić malutką cerkiew. Wspomniany wagonik ma przypominać swoim wyglądem butelkę wody Borżomi, a sama kolejka została zbudowana w tym miejscu w latach 60. XX wieku. Warto tutaj powiedzieć, że to jest właśnie ten moment, w którym uzdrowisko w Borżomi stało się szerzej dostępne dla większej liczby obywateli Związku Radzieckiego. Borżomi w czasach carskich, przedrewolucyjnych było chętnie odwiedzane zarówno przez arystokrację, jak i samą rodzinę carską, która niedaleko pod miasteczkiem miała swój własny pałac zbudowany w stylu maurytańskim. W czasie I wojny światowej, później wojny domowej, oczywiście mało komu przychodziło do głowy jeździć do Wód, by wypoczywać. Zresztą po rewolucji Gruzja na krótką chwilę oddzieliła się od Imperium Rosyjskiego, jednak w roku 1921 ona została ponownie przyłączona do Imperium, oczywiście już w tym momencie do Imperium Radzieckiego. W tym momencie te arystokratyczne dwory, które tutaj zostały zbudowane przez bogate rodziny Imperium Rosyjskiego jako różnego rodzaju rezydencje letniskowe, zostały zajęte przez czerwonych i zamienione na sanatoria, w dużej mierze na sanatoria oczywiście dla partyjnej elity. Jeśli będziecie mieli okazję odwiedzić Borżomi, to zdecydowanie polecam tę kolejkę, faktycznie widoki są bardzo ładne. Przy okazji, jeśli wjedziecie kolejką na szczyt, a potem przejdziecie spacerem do końca i zejdziecie lasem do basenów siarkowych, ominie was konieczność zapłaty za wstęp do parku zdrojowego. Cena kolejki i cena biletu do parku jest dokładnie taka sama, a jeśli możemy za te same pieniądze mieć ładne widoki z wysokości, to szczerze polecam. W tym miejscu park zdrojowy w Borżomi się kończy i on już tutaj wygląda w zasadzie bardziej jak górska dolinka niż jak park. Muszę krzyczeć, ponieważ potok mnie zagłusza. Tam kawałek dalej za mną znajdują się jeszcze baseny termalne, baseny z wodą siarkową. Właśnie tutaj ludzie przyjeżdżali jak do uzdrowiska, żeby się w tych basenach wykąpać. Dzisiaj to jest raczej miejsce takiego letniego odpoczynku dla dzieci i takich wycieczek do wód jak dawniej raczej tutaj nie zobaczymy, ale wciąż jest to popularne miejsce dla turystów. W czasach radzieckich Borżomi było przede wszystkim uzdrowiskiem i producentem wody mineralnej. Ta woda osiągnęła ogromną popularność także wśród partyjnej elity. Szczególnie zaczęło być to widoczne, kiedy pojawiły się transmisje telewizyjne z różnego rodzaju obrad na Kremlu. Ludzie mogli zobaczyć, że faktycznie ci najmożniejsi, najważniejsi ludzie w kraju piją właśnie tę wodę. Zresztą wielu członków biura politycznego Komitetu Centralnego przybywało właśnie do Borżomi na odpoczynek, co także podnosiło prestiż tego miejsca w oczach zwykłych radzieckich obywateli. Woda Borżomi była popularna także jako towar eksportowy, co w pewnym momencie w roku 1976 doprowadziło kierownictwo partyjne do swego rodzaju szalonego planu. Wtedy postanowiono, że w ciągu roku Borżomi opuści 400 milionów butelek wody mineralnej. Kierownictwo tego zakładu, w którym rozlewano wodę Borżomi, chciało ten plan wypełnić z nawiązką. To było dość popularne w czasach Związku Radzieckiego, że kiedy kierownictwo wyznaczało jakiś cel, to się go wykonywało ponad plan, właśnie z nawiązką. Ta nadgorliwość lokalnego kierownictwa doprowadziła do tego, że poziom wody poważnie opadł i zamknięto wszystkie źródła na około 2-3 miesiące i czekano, aż te zasoby wody się odnowią.
Dziś naprawdę trudno nazwać byłoby Borżomi ekskluzywnym kurortem. To raczej niewielka miejscowość z prostymi rozrywkami, głównie dla rodzin z dziećmi. W roku 2007 w Tbilisi w obecności polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego odsłonięto pomnik Prometeusza. On się nie bardzo spodobał mieszkańcom Tbilisi. Jego w roku 2009 przeniesiono do Borżomi, gdzie stoi do dzisiaj. Z nim się wiąże ciekawa, warta powiedzenia rzecz. Otóż protoplastą Prometeusza był Amirani. To była postać z mitów właśnie regionalnych, tych ludów gruzińskich. To był półbóg, syn bogini Dali i człowieka myśliwego, który miał nauczyć ludzi podstaw metalurgii, która miała przynależeć wcześniej tylko bogom, i za karę za to miał zostać przykuty łańcuchami do skał, gdzie, tak samo jak w micie o Prometeuszu, orzeł codziennie miał wydziobywać mu wątrobę. Warto tutaj powiedzieć, że w tej greckiej wersji mitu, jeśli Państwo nie pamiętacie ze szkoły, faktycznie Prometeusz także miał zostać przykuty do tych skał właśnie na Kaukazie. Oczywiście jednak pomniki w parkach zdrojowych pomnikami, a Borżomi, podobnie jak w zasadzie wszystkie gruzińskie miasta, które odwiedziliśmy, ma także tą bardziej brudną, nieprzyjemną stronę. Przede wszystkim dla mnie symbolem tego były bezdomne psiaki, które tak samo jak w zasadzie we wszystkich innych miejscach w Gruzji, także w Borżomi, lubiły nam towarzyszyć, zwłaszcza o poranku, lubiły nas odprowadzać, zupełnie tak jakby bardzo tęskniły za spacerem z człowiekiem. Na polecenie cara Mikołaja II na przełomie XIX i XX wieku powstała linia kolejowa łącząca Borżomi i Bakuriani. Bakuriani jest taką niewielką wioską, która stała się dużo później kurortem zimowym, kurortem, który znany jest ze sportów zimowych. Tutaj właśnie po tych torach, które widzicie za mną, kursuje pociąg, który tradycyjnie jest określany jako kukuszka, czyli kukułka. Wzięło się to od specyficznych dźwięków, które wydawał ten pociąg, niewielkich rozmiarów lokomotywy i jej zwrotności. One kursować zaczęły w roku 1902, a regularnie po tej trasie zaczęły pociągi jeździć w latach 60., kiedy Borżomi stało się bardziej popularnym kurortem wśród obywateli Związku Radzieckiego. W tej chwili czekamy na ten pociąg, jest duża szansa, że on za chwilę zgodnie z planem przyjedzie tutaj, wsiądziemy i pokażemy Państwu, jak ta trasa faktycznie wygląda. Jak się okazało, niczego Państwu nie mogę pokazać, ponieważ w momencie, w którym znajdowaliśmy się na peronie, kukuszka nie kursowała już od 2 miesięcy, w związku z czym ta przyjemność nas niestety ominęła. Znajdujemy się w tej chwili na wzgórzu ponad miastem Borżomi. W tle słychać dźwięki z pobliskich hoteli. Natomiast to, co widzicie za mną, to są ruiny twierdzy. Twierdzy, która broniła dostępu do granic jednego z gruzińskich księstw właśnie w tej dolinie. Ten kształt budowli był popularny na tych terenach przed XIV wiekiem, więc możemy przypuszczać, że to jest bardzo stara budowla. Ona była później, w XIX wieku, wykorzystywana przez żołnierzy Imperium Rosyjskiego. Natomiast co jest ciekawostką, w tamtych czasach średniowiecznych Gruzini mieli zwyczaj taki, jaki znamy dzisiaj w popkulturze z Władcy Pierścieni, to znaczy tego typu twierdze na wzgórzach przekazywały informacje o zbliżających się siłach przeciwnika, o napaści, w taki sposób, że na tych wzgórzach zapalano ogień. On był dostrzegany przez kolejne posterunki znajdujące się na kolejnych wzgórzach, które, widząc płomień tutaj, zapalały płomień u siebie i w ten sposób informacja była przekazywana w głąb kraju. Absolutnie nie da się dziwić Gruzinom, że na miejsce tej twierdzy, która miała ostrzegać przed napaściami, pilnować tego przejścia, tej doliny, wybrano właśnie to wzgórze, stąd się rozciąga naprawdę niesamowity widok.
Jak Państwo widzą, jest tutaj także polski akcent, ponieważ polski fundusz pomagał zachować to miejsce dziedzictwa kulturowego Gruzji. Warto o tym pamiętać, warto wspierać takie inicjatywy, warto mieć świadomość, że Polska ma wpływ także na to, co dzieje się daleko od naszych granic.